Na obrzeżach dawnej Rzeczypospolitej to seria krótkich filmów dokumentalnych ukazujących wielkość i świetność naszego państwa. Wielkość ta przejawiała się nie tylko w obszarze trzykrotnie większym od dzisiejszego, ale także w rozwoju gospodarczym, kulturalnym, w tolerancji religijnej, niespotykanej gdzie indziej, w zgodnym i twórczym współdziałaniu różnych nacji wchodzących w skład tego organizmu, jakim była Rzeczypospolita wielu narodów. Doniosłość tamtego okresu przejawia się także w kultywowaniu swobód obywatelskich, w demokratyzacji życia społecznego. Gdy trzeba było, umieliśmy bronić naszych zdobyczy. Wiek XV, XVI i XVII to okres wielu wojen, jakie toczono w całej Europie. Również, a może zwłaszcza na jej wschodnich rubieżach. Zagrażali nam i naszym wartościom innowierni Turcy z południa, protestanccy Szwedzi z północy. Główne niebezpieczeństwo szło jednak ze wschodu. Rosja poza krótkimi okresami spokoju była zawsze wrogo nastawiona i wykorzystywała każdą nadarzającą się okazję i każdy sojusz do walki z Rzeczpospolitą. Stoczyliśmy z nią wiele bitew, często nadspodziewanie zwycięskich, spektakularnie wygranych, pomimo mniej liczebnego wojska. O tym warto przypominać. Nastały bowiem trudne dla Polski czasy, pełne poniżeń i upokorzeń, katorg i zsyłek na Sybir, czy wreszcie w ostatnich czasach zbrodni wojennych. To wszystko przy jednocześnie bohaterskich zmaganiach w nieporównanej walce przyćmiło dawny okres świetności i rozwoju, przysłoniło zasłoną zapomnienia i jakby nierealności. W zamian u wielu wytworzyła się kolonialna mentalność bicia pokłonów przed Moskwą i wszechpotężną Rosją. Spróbujmy spojrzeć na nas samych inaczej, nie jako z zewnątrz, jako na największy, jeden z najbardziej wpływowych krajów Europy, jakim przez lata całe i setlecia była Rzeczypospolita wielu narodów. Warszawa. Grób nieznanego żołnierza. Miejsce szczególne dla wszystkich Polaków. Także chętnie odwiedzane przez turystów. Tutaj czczona jest pamięć poległych w walce o niepodległość ojczyzny. Grób został odsłonięty pod kolumnadą Pałacu Saskiego w 1925 roku. Wtedy to złożono do niego zwłoki bezimiennego żołnierza sprowadzone podczas specjalnej ceremonii z cmentarza obrońców Lwowa. Przy grobie płonie wieczny znicz i służbę pełni warta honorowa. Na tablicach wypisane są miejsca i daty bitew, w których ginęli Polacy. Bitwa pod Orszą rozegrała się 8 września 1514 roku. Naprzeciw siebie stanęły dwie wielkie armie. Moskiewska, dowodzona przez Iwana Czeladnina w sile około 80 tysięcy wojska oraz połączone armie litewsko-polskie pod wodzą księcia Konstantego Ostrogskiego, liczące w sumie 30 tysięcy żołnierzy. Jak doszło do tej bitwy? Jakie były przyczyny starcia się dwóch tak potężnych armii? Właściwie to jest wojna 1512-22, to jest taki 10-letni konflikt i to jest fragment dłuższego konfliktu pomiędzy państwem polskim i litewskim, a Wielkim Księstwem Moskiewskim. Jak zawsze można powiedzieć, że przyczyna była dość prozaiczna, to znaczy chęć panowania nad terytoriami pogranicznymi. Genezy można szukać bardzo daleko, ale tak najprościej mówiąc, to są dwie rzeczy. Po pierwsze jest to polityka zbierania ziem ruskich podjęta po całkowitym usamodzielnieniu się księstwa moskiewskiego za czasów Iwana III. Ten proces przez Iwana zaczęty był kontynuowany przez jego syna Wasyla III.
A to jest właśnie ten władca moskiewski, z którym stykamy się, a właśnie z jego wojskami tak naprawdę stykamy się pod Orszą czy w toku tej wojny. I to jest kontynuacja jego polityki wcześniejszej, dlatego że to nie jest pierwsza wojna tak zwana smoleńska, czy też wojna o Smoleńsk, bo tak naprawdę Orsza nie jest najważniejsza. W tej wojnie tak naprawdę liczy się Smoleńsk. W 1512 roku, późną jesienią, Wielka Armia Moskiewska ruszyła na ziemię Wielkiego Księstwa Litewskiego i została w pewnym sensie powstrzymana w dalszym posuwaniu się przez twierdzę w Smoleńsku. Doszło w 1513 roku do dwukrotnych prób zdobycia miasta i wreszcie w 1514 kolejna ofensywa moskiewska doprowadziła do upadku miasta 3 lipca 1514 roku. Szykowana z wielkim nakładem środków i z wielkim trudem przez króla Zygmunta I odsiecz dla Smoleńska nie zdążyła przed kapitulacją miasta, jednak znalazła się na terenie tych działań wojennych w lecie 1514 roku i starała się nawiązać kontakt bojowy z tymi oddziałami moskiewskimi, które stacjonowały, czy można by powiedzieć działały, buszowały na zachód od Smoleńska. Jak wyglądał teren, na którym rozegrała się bitwa? Spróbujmy dojechać i zobaczyć to miejsce. Drogę z Mińska do Orszy, długości około 230 km, przejeżdża się szybko i wygodnie. Jest to trakt międzynarodowy łączący Mińsk ze Smoleńskiem, a dalej z Moskwą. Miasto wita dużym znakiem z herbem i datą powstania. Leży nad Dnieprem, który majestatycznie przepływa przez jego środek. Metryka Orszy jest stara, pochodzi z XI wieku. Obecne miasto ma około 130 tysięcy mieszkańców. Wygląda na czyste i zadbane, przynajmniej w centrum. Uwagę przyciąga odrestaurowana budowla. To dawne kolegium jezuickie. Powstało w roku 1690 dzięki pomocy króla Jana III Sobieskiego. Tutaj narodził się między innymi słynny Kodeks Orszański, stanowiący zbiór dramatów i sztuk teatralnych, popularny między innymi w teatrach Warszawy, Witebska, Nowogródka, Połocka. Jezuici założyli też w Orszy szkołę teatralną i park. W roku 1611, po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą Smoleńska, Orsza straciła swoje militarne znaczenie. Jednak dzięki zabezpieczeniu jej przed najazdami moskiewskimi zyskała pod względem gospodarczym i na początek XVII wieku przypada okres jej największego rozwoju. Miała wtedy 5 tysięcy mieszkańców i była jednym z większych miast na północnym wschodzie Rzeczypospolitej. 5 kilometrów od miasta, niedaleko rzeczki Kropiwna, rozpościera się olbrzymie pole, które od północy opiera się o rzekę Dniepr. Część pola stanowią łąki, część obsiana jest zbożem. Widoczny jest też parów i wąwóz, mające duże znaczenie w czasie bitwy. Na tym właśnie polu, w dniu 8 września 1514 roku, rozegrała się wielka bitwa pomiędzy wojskami moskiewskimi i połączonymi siłami litewsko-polskimi pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego, księcia Konstantego Ostrogskiego. Wcześniej, w nocy 7 na 8, jazda przeprawiła się przez Dniepr po znanym Ostrogskiemu brodzie, zaś piechota i artyleria po naprędce zbudowanych mostach pontonowych, wykonanych z łodzi i beczek po piwie i winie. Tego nie spodziewali się przeciwnicy, oczekując nadejścia wojsk polsko-litewskich od strony dwóch mostów, które kontrolowali. Bitwa rozpoczęła się atakiem wojsk moskiewskich na obu flankach. Polski chów czelny przeprowadził szarże na prawe skrzydło, wspierając broniących się Litwinów. Sytuacja na lewym skrzydle wydawała się być niekorzystna.
Wtedy Ostrogski zarządził pozorowany odwrót w stronę wąwozu i udało mu się wciągnąć chówce moskiewskie we wcześniej przygotowaną zasadzkę. Moskale zostali niespodzianie zaatakowani przez polską piechotę, znakomicie wspieraną przez artylerię. Po zaciętej walce nastąpił całkowity pogrom, zakończony paniczną ucieczką. W tym samym czasie Polacy i Litwini po zażartej walce odrzucili prawe skrzydło Rosjan. Sukces był całkowity. Wiele tysięcy Moskali zginęło. 5 tysięcy dostało się do niewoli, w tym dowódca Iwan Czeladny. Straty polsko-litewskie były znacznie mniejsze. Zebrane wojsko było wojskiem wyjątkowo dobrej jakości. Z jednej strony mamy dobrej jakości Wojsko Pospolite z Litwy, to znaczy to jest wojsko, które naprawdę było dobrze jeszcze trzymające ten rynsztunek wojskowy i wyposażenie wojskowe i umiejętności wojskowe, no a zaciężni z Polski to było wojsko, które miało doświadczenie wojskowe, które walczyło w poprzednich konfliktach, a więc to był żołnierz ostrzelany, to nie był żołnierz nowy, który musiałby się czegoś uczyć. I było to dużym zaskoczeniem dla strony przeciwnej, kiedy dowodzący wojskami moskiewskimi Iwan Czeladin wyruszał na tą wyprawę, to wielki książę moskiewski informował go, że jak znajdujemy w jednym źródle, batami ma zagnać Polaków do Moskwy pokonanych. Zakładano, że to będzie wojsko 5, może 10-tysięczne i 80-tysięczna armia moskiewska powinna sobie bez żadnego problemu poradzić z tym, co król polski wyśle. Tymczasem te 35 tysięcy było sporym zaskoczeniem dla strony moskiewskiej i już od początku jakby dość niekorzystnie ustawiło tak psychologicznie tą bitwę, a zawsze uważam, że w bitwie wygrywa się nie tylko na polu walki, ale także w głowie. Druzgocąca klęska, jaką poniosły wojska moskiewskie, oskrzydlone przez lekką jazdę i rozbite przez ciężką jazdę kopijniczą w kilkukrotnych szarżach. W tej bitwie brali udział również husarze, ale oni w tym czasie byli raczej lekką jazdą w krótkie kopie wyposażonymi, posiadającymi tarcze, na których czasami było wymalowane albo przyczepione skrzydło, a rolę późniejszych husarzy odgrywali kopijnicy. Smoleńsk, w którym w trakcie bitwy stacjonował czy rezydował wielki książę moskiewski Wasyl, został osiągnięty dopiero po kilku dniach. Wasyl szybko ewakuował się do Moskwy i Smoleńsk zamknął bramy przed polskimi oddziałami i nie został zdobyty. Za to odzyskano wiele, wiele grodów i miast zajętych w tej pierwszych fazach ofensywy moskiewskiej przez tych nieprzyjaciół. Bitwa pod Olszą jest prawie nieznana. Nie piszą o niej podręczniki szkolne. Nie obchodzi się rocznic zwycięstwa oręża polskiego i litewskiego. Czy zatem należy jej poświęcać więcej uwagi? Czy zasługuje na wydarzenie, które warto wspominać? Dzisiaj ta bitwa zapomniana niemal całkowicie w owym czasie odegrała wielką rolę w przemianie polskiej polityki zagranicznej i można by powiedzieć nawet polskiej historii. Trochę może przesadzając, ale niewiele, można by powiedzieć, że bitwa pod Orszą w 1514 roku była bitwą przełomową o znaczeniu podobnym do ponad 100 lat wcześniejszej bitwy pod Grunwaldem. Tam zlikwidowano długotrwałe zagrożenie krzyżackie, tu powstrzymano rozwijającą się ofensywę moskiewską na ziemię Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na tych polach pod Orszą rozgrywały się wydarzenia dyplomatyczne i militarne dużo bardziej istotne niż wydawałoby nam się z takiego pierwszego oglądu. Koalicja zakonno-moskiewsko-habsburska była dla Polski, czy też dla państwa polsko-litewskiego, nawet szerzej, bardzo niebezpieczna. I wtedy, w 1514 roku, tam na polach Orszy nie tyle decydowała się przyszłość smoleńska, ale decydowało się co innego. Decydowało się, czy ta koalicja
która niebezpiecznie zarysowała się dyplomatycznie, która okrążałaby państwo polsko-litewskie, się zrealizuje. Dla cesarza takim właśnie elementem decydującym było zwycięstwo moskiewskie. To znaczy on czekał na takie wyraźne, wielkie zwycięstwo i to, co wiemy z korespondencji dyplomatycznej, był gotowy do takiej koalicji przeciwko Polsce, ale potrzebował tej takiej, jak my to mówimy już trochę kolokwialnie, kropki nad i. I jej na polach pod Orszą nie było, a wiemy, że już rok później w efekcie tego, że się pod Orszą to wszystko dla nas szczęśliwie skończyło, dochodzi do słynnego zjazdu wiedeńskiego, do słynnego spotkania Jagiellonów i Habsburgów i cały świat się odwraca. A w parę lat później, jeszcze w toku tej wojny, dochodzi do ostatniej wojny z zakonem, w której Albrecht, pozbawiony jakiegokolwiek wsparcia, bo wsparcie moskiewskie było już słabe, zostaje rozbity, a później Kornie klęka w parę lat po tej wojnie na rynku krakowskim przed Zygmuntem Starym. Dzień dzisiejszy w Orszy charakteryzuje wielka laicyzacja. To spadek po systemie sowieckim. W 130-tysięcznym mieście funkcjonuje zaledwie jeden kościół katolicki, a drugi jest dopiero w budowie. Niby hasło, że Orsza jest prawosławna. I faktycznie tutaj jest monaster, tak. Żeński, męski, takich cerkwi trochę jest. Większość ludzi będzie mówiło, że oni są prawosławni, ale tak naprawdę tam... Nie chodzą do cerkwi. Zero jakiś wiary. Ksiądz Jarosław Chybza pracował w Orszy przez 8 lat. Odprawiał wtedy także nabożeństwa i modlitwy za zmarłych na polu bitwy. W naszym kościele wisiał przez wiele lat obraz bitwy pod Orszą i dzięki temu obrazowi wielu przybywało do nas właśnie patriotów białoruskich, którzy pod właśnie wielkim takim przeżyciem tego obrazu, tych wydarzeń jechali na miejsce bitwy pod Orszą, która znajduje się 5 kilometrów nad Dnieprem od naszego miasta. I tam wielokrotnie przybywaliśmy 8 września, aby wspomnieć tych, którzy tam zginęli na tej właśnie bitwie. I tam modliliśmy się. Na początku była to msza święta za zmarłych. Oczywiście władze na początku nie wiedziały, że my się tam gromadzimy. Myśmy nigdy nie prosili o pozwolenie. Uważaliśmy, że to jest nasz obowiązek patriotyczny tego miejsca i modliliśmy się poprzez mszę świętą i nieszpory za zmarłych. Gromadziło się wtedy około 30, 40, 50 osób. Co roku było ich coraz więcej. Podczas tych pięknych naszych wydarzeń, spotkań patriotycznych, zarówno w kościele, jak i na właśnie tym miejscu bitwy pod Orszą, interweniowała wielokrotnie policja lub też osoby, które po cywilnemu przychodziły, nagrywały kazania, nagrywały te spotkania, donosili tam do urzędu miasta i wzywali mnie lub też członków komitetu parafialnego. Z tego co wiem, niektórzy otrzymywali pogróżki, że zwolnią ich z pracy. Nawet ze 2 czy 3 osoby zostały zwolnione z pracy. Byli to nauczyciele, którzy uczyli historii, czyli języka białoruskiego, zostali zwolnieni ze szkoły, czy też powiedzmy otrzymywali wysokie grzywny, które na przykład $500 czy $1000 to są wysokie sumy, które otrzymywali właśnie jako grzywny za udział właśnie na polu bitwy pod Orszą, w tych właśnie publicznych takich naszych modlitwach. Bardzo przyciągało właśnie tych właśnie patriotów to język białoruski w kościele, że po języku białoruskim się odprawiało msze świętą, były kazania w języku białoruskim, chrzty, pogrzeby, śluby. To też bardzo ich bardzo przyciągało do kościoła. Dlatego członkowie Białoruskiego Frontu Narodowego i ci wszyscy z opozycji bardzo chętnie lgnęli do kościoła, bo w kościele prawosławnym wszystko było po rosyjsku, w języku starocerkiewnym, niezrozumiałym dla tych ludzi. Chciałem powiedzieć też o pięknych i zabawnych wydarzeniach również naszej pracy apostolskiej. Przyszła jedna pani kiedyś z takimi dużymi arbuzami, bo kościół znajdował się blisko bazaru
i któryś z moich kolegów, kapłanów, siedział w konfesjonale i spowiadał. I przychodzi ta pani, pyta się do księdza właśnie, po ile są bilety do kościoła, ile chodzi, właśnie ile kosztuje wstęp do kościoła, bo była przekonana, że w tych konfesjonałach wyglądały jak budki do sprzedawania biletów, ktoś sprzedaje bilety wstępu do kościoła. Inny mężczyzna przyszedł, pamiętam, to było w czasie, to było Wielkanocy i był grób jeszcze nierozebrany Pana Jezusa. I podszedł do tego grobu, zobaczył, że tam leży Pan Jezus, pyta się, kto to jest? A ja mówię, że to jest Pan Jezus. Kto? Jezus Chrystus z Nazaretu, który umarł za nas. Nie znam takiego człowieka. Okrągła rocznica bitwy pod Olszą minęła w Polsce bez echa. Jest to efekt wieloletnich świadomych działań, wymazywania z naszej historii chlubnych kart oręża polskiego, a zwłaszcza zwycięstw nad armią moskiewską. Zaniedbania w tym zakresie widoczne są nadal. A przecież znaczenie tej bitwy jest nie do przecenienia. Nie udało się co prawda odzyskać Smoleńska, ważnej twierdzy w drodze na Moskwę, ale istotne było wykorzystanie propagandowe wygranej i rozbicie tworzącej się antyjagiellońskiej koalicji pomiędzy Moskwą, Niemcami i Zakonem Krzyżackim. Co ważniejsze, w sytuacji przegranej wojsk sojuszniczych, armia moskiewska zajęłaby niewątpliwie Wilno i nie doszłoby do powołania Unii Polsko-Litewskiej. Być może byliśmy wtedy jeszcze zbyt silni, by mówić o rozbiorach, które ostatecznie nadeszły po 250 latach, ale historia Polski potoczyłaby się zupełnie inaczej. Wygrana pod Olszą stanowiła kamień milowy w rozwoju Polski i Litwy i prowadziła w konsekwencji do powstania fenomenu tamtych czasów, czyli Rzeczypospolitej wielu narodów. Zaszum nam Polską, jak husarskie skrzydła, to strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech chorągwia, matka nasza czuwa, nad zagonami ponad krwawą rozą. Zaszum nam Polsko nad Wilniem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają jury. Zaszum nam Polską nad Chatryńskim Lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory.